Nie mam w tym żadnej obawy. Wszak ten świat jest ciekawy. W życiu laboratorium umila. Taka cudna chwila. Z cyklu opowieści i skrypty. Laboratorium. Czasami tak trudno to wymówić. Zadajmy sobie pytanie, kto tam pracuje. Tylko czy przeciętnego Kowalskiego interesuje, kto pracuje w laboratorium? Ponad wszelką wątpliwość należy postawić, że czasami po prostu dobrze jest wiedzieć, kim jest na przykład diagnosta laboratoryjny. Ale przeciętny Kowalski bardziej zainteresowany jest badaniami laboratoryjnymi niż diagnostą. Zadajmy sobie zatem bardziej konkretne pytanie. Po co są badania laboratoryjne? Po co je robić? Czy warto je robić? I na końcu z lekkim niedowierzaniem, czy warto wiedzieć coś więcej na temat badań laboratoryjnych? Czy naprawdę musimy odkrywać skrywane sekrety laboratoryjnych piwnic, czy jednak możemy po prostu to pominąć? Jesteście zaciekawieni? To zapraszam. Przytoczę mój ulubiony przykład odniesienia. Motoryzacja. Zapewne każdy wie, kim jest diagnosta samochodowy. Trudno by było tego nie wiedzieć, skoro statystycznie 3 osoby z 4 mają samochód. Samochód można porównać do człowieka. Auto musi być sprawne, by mogło jeździć, chodzić. W samochodzie wyróżniamy rzeczy mniej ważne, jak karoseria, skóra, oraz mega ważne, jak silnik, serce. Zatem co rok każdy udaje się do stacji kontroli pojazdów, by zrobić coroczny przegląd auta. I każdy się mega stresuje, czy jego auto przejdzie taką kontrolę. Wykluczając oczywiście tych, którzy mają 2-letnie auto z salonu. Taką coroczną kontrolę robimy w jednym konkretnym celu. By nasze auto nie stanowiło zagrożenia na drodze. Ta profilaktyka jest bardzo ważna, bo jej głównym zadaniem jest nasze bezpieczeństwo, nasze życie. Taką samą rolę w profilaktyce odgrywają badania laboratoryjne. Ale nie oszukujmy się. Kto dostaje coroczny panel kilkunastu badań do wykonania celem profilaktyki? Kto by za to zapłacił? Zdecydowanie większą rolę badania laboratoryjne odgrywają w diagnostyce chorób. Ciągle z uporem maniaka i wielkim niedowierzaniem powtarza się, że badania laboratoryjne są podstawą 60% decyzji lekarskich, powołując się na dane z Najwyższej Izby Kontroli oczywiście. I trzeba to powtarzać i podkreślać, tylko niestety bardzo często przekonujemy się o tym, jak już jesteśmy chorzy i jak wyniki badań laboratoryjnych nie są w porządku. A co jest najbardziej ironiczne w tym wszystkim? Że badania laboratoryjne są najtańszym źródłem informacji diagnostycznej. Ale dosyć już o skuteczności oraz ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia. Badania diagnostyki laboratoryjnej są wykorzystywane głównie w medycynie naprawczej, w leczeniu szpitalnym. I tutaj odbiorcą wyniku badania laboratoryjnego jest lekarz. To lekarz zleca badania w konkretnym celu, w celu konkretnej diagnostyki. Zatem wróćmy do pytania. Czy my powinniśmy robić badania laboratoryjne? Albo co ważniejsze, czy powinniśmy coś o nich wiedzieć? Warto zacząć od tego, że ten, kto zlecił badanie laboratoryjne, jest również odbiorcą tego wyniku. Jeżeli pacjent, rozumiany jako klient, odpłatnie zlecił sobie badania, w rozumieniu kupił badania w laboratorium, to on jest odbiorcą wyniku. To on powinien wiedzieć, po co robi dane badanie, o czym to badanie nam mówi. Oczywiście najlepiej, gdyby skonsultował te wyniki z lekarzem, ale nie zawsze tak się dzieje. Ale po co jeszcze? Chociażby, by nie myśleć, że hemolizja to choroba, że to całkiem normalna rzecz i na 99,9% nie zależy wcale od nas. By nie odsyłano nas z wynikiem na przykład CRP-100. By nie dodawać sobie stresu i nie zamartwiać się po przeczytaniu przerażających informacji w internecie, czekając na wizytę u lekarza. By wiedzieć, po co przychodzi się na badania rano, na czczo, że nie jest to fanaberia laboratorium. By wiedzieć, jak na przykład suplementy diety wpływają na badania laboratoryjne. By świadomie lub nieświadomie nie zaburzać wyniku. By nie robić badań laboratoryjnych dla idei, tylko żeby to miało sens, żeby to miało ręce i nogi. W
W końcu, by być świadomym odbiorcą wyniku, by nikt nam nie wciskał kitu jak mechanik blondynce chociażby. Profilaktyka jest bardzo ważna. W końcu chodzi o nasze zdrowie. Nasze, nie kogoś tam. Nie musimy dać się naciągać kolorowym plakatom, jak to warto zrobić cały pakiet badań, bo teraz trwa akcja promocyjna, bo w pakiecie nie będziemy przepłacać. Możemy wybrać tylko te najważniejsze badania. Te, które nam są potrzebne. Teraz, zaraz, już. A co najważniejsze, by nie przypominać sobie o laboratorium, jak i samych diagnostach laboratoryjnych, o godzinie 20 wieczorem w niedzielę, kiedy właśnie dotarło do nas, że na jutro rano potrzebujemy kreatyninę do rezonansu. A ty? Po co robisz badania laboratoryjne? Co o nich wiesz? Serdecznie zapraszam do dyskusji, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami. Zapraszam do lajkowania i subskrypcji. Oglądajcie kolejne filmy. Do usłyszenia.